Cześć wam moi kochani, witam was w kolejnym materiale wideo z serii Super Mario Bros. Wonder. Z tej strony Macintosh i słuchajcie, lecimy z tym wyzwaniem na szywki z Boosting Spin Jumpem, tym boostującym się kręcioskokiem. Nawet nie pamiętam, jak myśmy to nazywali, bo ogólnie rzecz biorąc tak często tego używamy, że aż wcale. While mid air, please press arrow, shake controller. Aha, już pamiętam co to jest, to jest to. Czyli nasz twirl zamienia się. Nasz twirl, moi drodzy, zamienia się najzwyczajniej w świecie w dodatkowy wyskok. Okej. Okay. Okej. Słuchajcie, co zostawimy po sobie? Zostawimy po sobie jakiś... Okej. Mario, Mario. O nie, 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 nie. Zginęliśmy. A to oznacza, że nasz najzwyczajniej w świecie power up. Ach, Mario, mogłeś tutaj podskoczyć, chłopie. Imponujące. Czekajcie. Wszystko. Dobra. Chodź tu! Mario! Chodź tu! Chodź! Nie uda się mu. Myślałem, że... A jednak mu się... A, gra nam nie zaliczy. Już za późno to było. Już za późno było, już nasza animacja wychodzenia z poziomu najzwyczajniej w świecie się rozpoczęła. Przez co niestety, ale Marian już nie był zaliczony jako nasz towarzysz, z którym skończyliśmy ten poziom. Fajny, przyjemny, aczkolwiek w dalszym ciągu nie widzę zastosowania dla tego konkretnego power-upa w tych poziomach, które do tej pory mieliśmy. Znaczy, ja wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, że to jest super świetny power-up i te osoby będą ten power-up używać. I ja absolutnie, najzwyczajniej w świecie, z tymi osobami się... Zgodzę, chwila. Nie ma tutaj przejścia dalej? O, czyli znaleźliśmy sekretne wyjście. Ale sekretne wyjście absolutnie nie sprawiło, że wiecie, że w jakiś sposób my tutaj dostaliśmy się do sekretnego świata. O, czyli gra zrobiła mnie w bambuko. Ten biedny most... Chciałbym udać się na drugą stronę, ale od tego żaru, cała magma, od tego całego żaru z magmy stało się tak, że most się po prostu zawalił. Normalnie bym go naprawił bez żadnej zwłoki, ale przez ten żar, przez ten gorąc tak dużo czuję, że moje zdolności naprawcze po prostu wyparowały. Trzymaj 50 kwietnych monet i zrób coś z tym. Ziomek, buduj. Okej, okay, lecimy z tym koksem. Cały aż rozkwitam, jestem gotowy do pracy. Za chwilę nie będzie żadnej przerwy, kiedy będzie most, kiedy mogę mostować. There's no gap, I can't bridge. Nie ma żadnej przerwy, której nie jestem w stanie
żadnej dziury, żadnej przerwy, której nie jestem w stanie załatać mostem. Po prostu daj mi kilka gorących sekund i kapał! Rzeczywiście bardzo kapał. Okej, mogę powiedzieć, że most jest stabilniejszy niż kiedykolwiek wcześniej był. Wszystko naprawione, okej. I co my tu mamy? Haha, Kameka mamy. Kameka, który na pewno przyzwie nam, zrobi wyrwę w czasoprzestrzeni i przyzwie kolejną flotylę latającą, prawda? Nie dziwi mnie to. Absolutnie mnie to nie dziwi, że znowu będziemy musieli z kolejnym statkiem latającym naszego szanownego Bowsera się zmierzyć. Latająca flotylla Bowsera w głębokim bagnie magmy. Tutaj to musi być bardzo gorąco. I teraz tylko... Oho! Będziemy potrzebowali, czyli tego power-upu. Dobra. Autoskrolujący się poziom. Okej. Restart poziomu. Dlaczego ja nie mogłem się puścić tej? Chciałem się puścić, słuchajcie, tego cuda. Ale gra mi nie pozwoliła. Nie wiem, czy to było zabezpieczenie, czy o co chodzi. Czekajcie. Okej, muszę długo przytrzymać. Dlaczego akurat w taki dziwaczny sposób, poza tym latające mecha kupy, przerażają mnie trochę. Dobra. Dobra, nie mam komentarza. Ogólnie rzecz biorąc, jak na razie... Jak na razie, to ten poziom... Nie tyle, że nie jest nie wiadomo jak trudny, co ten poziom najzwyczajniej w świecie jest dziwny. I to w taki zły sposób, bo niby ten poziom jest autoskrolujący się i wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale z drugiej strony my mamy wpływ na to, jak szybko ten poziom będzie się scrollował. I takie trochę to... Dziwne, bo tak jak może zauważyliście... Z tego powodu, że... Z tego powodu, że mamy najzwyczajniej w świecie... taki dziwny autoscroller. To ten poziom jest bardzo, bardzo nierówny, powiedziałbym. Potrzebuję, słuchajcie, potrzebuję power-upa.
Potrzebuję power-upa. I niestety tego power-upa, no, dostaniemy, ale niestety... Musimy troszeczkę na ten power-up zapracować. Widzę, że te... To nawet nie są, słuchajcie, po tabu. Nawet nie wiem, jak nazwać te gesy. Okej, okay, nie zadziałało to dokładnie tak, jakbym chciał. I pominęliśmy... Pominęliśmy, niestety... Pominęliśmy niestety, albo stety. Naprawdę. Gra się nade mną znęca. Gra się nade mną znęca. I to jest kolejny przykład tego, że ten poziom, niestety, ale... jest mega nierówny, bo wszystko tak właściwie w tym poziomie, co zaczęło się teraz chrzanić, wynikało z tego, że ten poziom... Właśnie. Za szybko ten poziom się przewija. Okej. Okej. Nie wiem, czy ten potabu będzie nam potrzebny. Czy nie, ale na wszelki wypadek żeśmy go tutaj na sam koniec doprowadzili. Nie mamy naszego, słuchajcie, nie mamy naszego bańkokwiata. Nie wiem, czy on nam będzie w ogóle potrzebny. I co my tu będziemy musieli zrobić? Aha. To było doprawdy bardzo, ale to bardzo... nietrudne. Już reszta poziomu, już ten poziom rzeczywiście... Ten poziom był trudny, jeżeli chodzi o tą sekcję u góry. Szczególnie, że raz ona przyspieszała, raz zwalniała i... Nie jestem fanem czegoś takiego. Jeżeli mamy autoscrolla, to niech ten autoscroll będzie... w jednym tempie, a nie, że jak my jak my złapiemy jakąś rzecz, to wtedy autoscroll zmienia swoją prędkość wykonywania najzwyczajniej w świecie rzeczy. Magma Fell Notes. Notatki odnośnie wodospadów magmy. Uważaj na magmę. Strefa z wodospadami magmy znajduje się na dole. Jeżeli się zgubisz, możesz zawsze wcisnąć... A, wiadomo, możemy zawsze wcisnąć jakiś konkretny klawisz. W sensie zobaczyć mapkę. Dobra, pójdziemy w tą stronę. Rargi w ruinach. Widzę, jak wygląda przeciwnik i mi się podoba, bo to jest taki potapu połączony z jak on się nazywa? Ze smokiem. Okej. Już kumam, co w tym poziomie będzie
Co w tym poziomie będzie naszym największym problemem? Restart poziomu, bo jak może pamiętacie, to jest pewien cheese, znaczy cheese nie cheese, to jest, słuchajcie, wykorzystanie tych wszystkich mechanik, które mamy w tej grze, czyli robimy coś takiego i proszę bardzo, mamy teraz dzięki temu troszeczkę więcej rzeczy. Okej. Rargi na razie nie są jakoś specjalnie zbyt przerażające. W ogóle wyglądają jak takie pieski, powiedziałbym. Serio. One wyglądają jak takie pieski. Teraz tak. Gra chce, żebyśmy poszli do góry. Gra chce, żebyśmy poszli do góry. Tu niczego nie ma. Patrzę, czy po lewej stronie czegoś nie ma ukrytego, ale okej, nie ma. Dobra, poczekamy. Au. Dobra, niczego tu nie było. Czyli innymi słowy, straciliśmy niepotrzebnie nasz power-up. No, tak czasami też bywa. Tak czasami też, słuchajcie, bywa, że człowiek traci power-upy w głupi sposób. Na całe szczęście nie zginęliśmy. Wiecie, mogliśmy zginąć najzwyczajniej w świecie, bo... Bo sobie... A, czyli niczego tutaj nie ma. Dobra. Okej. Tu można zejść na dół. I ktoś zostawił nam podpowiedź, że my na dół możemy zejść. Tylko pytanie, czy to był dobry pomysł, bo tam coś mogło być i na nas czekać. Widzę, że ktoś tutaj się bardzo, ale to bardzo spieszy. Czy coś tu o góry... Nie, tu niczego u góry na nas... Nic na nas nie czeka u góry. Dobra. Powoli, powolutku... Nie, trochę za późno, żem się zorientował, żeby to... Okej. Mamy 10-kwiatówkę. Mamy drugą 10-kwiatówkę, czyli niczego jeszcze do tej pory nie pominęliśmy. Nawet bym powiedział, że coś znaleźliśmy i widzę, że ten gracz albo nam tak bardzo nam pomaga, okej, tak chyba mieliśmy to zrobić, taka pseudo zagadka. Okej, dobra. Dobra. Au. Operwaliśmy raz. Dobra. Dlatego jestem przerażony, bo wiecie, ściga nas lawa od góry. Znaczy, sami rozumiecie. Lawa się zbliża i w ogóle i w szczególe. Dobra.
O wow, to było fajne. Ten efekt, który my tutaj mamy, czyli to, że my sobie wchodzimy... Dobra, musimy teraz którędy. Aha, czyli musimy iść tędy. Widzę, że Mario lead the way najzwyczajniej w świecie tutaj robi. I pięknie skończyliśmy razem z tym Michelem, Michaelem, czy jakkolwiek by go tutaj nie przeczytać, skończyliśmy poziom razem z nim. Nice! Fajnie! Fajnie, że nam pokazał, gdzie znajdują się te sekrety. Co prawda znaleźlibyśmy je sami, ale szliśmy za innym graczem, więc można mu tam, wiecie, oddać chociaż trochę, że w jakiś sposób nas pokierował. O, przyciągam monety! Gather coins with the coin magnet badge. Czyli przyciągaj do siebie monety z tym oto, z tą oto naszywką magnesu na monety. Zdobądź je tutaj, w tym sklepie popinów, a my sprzedajemy w nim wszystko. Oczywiście kupimy tą naszywkę i kupimy, słuchajcie, to cudo nasionko, bo dlaczego by nie? Czy chcesz w tym momencie? Nie, nie chcemy używać innej naszywki. Wróć kiedy indziej. I teraz jak wyglądają nasze naszywki? Patrzcie, czyli jeszcze będą dwie naszywki pasywne i trzy naszywki eksperckie jeszcze na nas czekają. No dobra. I teraz wiecie, co jest najciekawsze? Możemy pójść w dwie strony. Albo możemy pójść tutaj, do tej najzwyczajniej w świecie spalonej ziemi, Scorched Area Nodes, czyli strefy spopielonej albo spalonej ziemi. Albo możemy pójść do tych wodospadów lawy. Pójdziemy sobie najpierw tutaj i udamy się do tego wyzwania liny chwytorośla, no tak to nazywaliśmy. Drugie wyzwanie chwytorośla. Tak, wiemy jak tego używać, dzięki ci, Grożę. Okej. Wszystko będzie w jak największym porządku. Okej. Cool kid! Fajny dzieciak! Siemano, fajny dzieciak! Okej. Na razie... Okej. Na razie nic nie sprawia nam problemu. I możemy się również przyciągnąć do, słuchajcie, szczytu naszej flagi. I to jest fajne, tego ostatnim razem gra nam nie pokazała. I znowu po raz kolejny mamy w taki dziwny sposób to zrobione, że niby ten poziom jest trudny, 3 gwiazdki poziomu trudności, ale ten poziom wcale nie był w żaden sposób tutaj nie wiadomo jak trudny. Wiecie co? Jeżeli chodzi o chwytorośl, to jeżeli macie problemy z wszystkimi poprzednimi poziomami, albo po prostu z poziomami, gdzie musicie zdobyć szczyt flagi, tak? Żeby ten poziom ukończyć w 100%, jeżeli się z jakimś poziomem typowo męczycie, to możecie wykorzystać właśnie chwytorośl, aby sobie ułatwić ten poziom. Pull, turn, burn! Pociągnij, przekręć, spal. To zabrzmiało jak jakaś maszyna do tortur, ale okej. Dobra. Aha. Restart poziomu. Zanim gra najzwyczajniej w świecie zajarzy, że coś się stało. Okej. Mamy mieć bąblo... bańko kwiatek, tak właściwie.
co robisz w miejscu takim jak to? Nie wiem, czy tak mieliśmy to zrobić, ale to zrobiliśmy w taki sposób. Spalona ziemia, w ogóle... Wiem. Gra pewnie nie chciała, żebyśmy to tak zrobili. Ja widziałem, w jaki sposób gra chciała, żebyśmy to zrobili. Ale... ludziska, mamy różne power-upy. Możemy się tymi power-upami najzwyczajniej w świecie bawić. I o to grze chodzi. Żebyśmy wykorzystywali power-upy. W ogóle w tej grze, w Super Mario Bros. Wonder, nie wiem, czy zauważyliście, ale... power-upy traktowane są w sposób bardzo, ale to bardzo taki w zupełnie inny sposób. Oj, znaleźliśmy sekret, super. Te power-upy w tej grze traktowane są zupełnie inaczej niż w pozostałych grach z serii z Marianem, bo... Okej, mamy zachować... Mamy zachować zimną krew. Zachowałem zimną krew, ale to nie do końca tutaj pomogło, jeśli mam być szczery. Potabu, które mogą wyskakiwać na nas z dwóch różnych kierunków. Czy potabu... możemy zlikwidować potabu, moi drodzy, przy pomocy naszego... naszych baniek. Tego się nie spodziewałem. I teraz pytanie. Czy znowu mamy sytuację, gdzie możemy... Nie możemy pominąć jakiejś rzeczy w poziomie. Ale możemy ten poziom troszeczkę inaczej przejść. Okej. No siema. Tędy, no. Domyślam się, że tędy. Domyślam się, że tędy, bo fajne rzeczy są po tej stronie. Żegnamy pana... Żegnamy pana Gum. Chwila. Czy my możemy pływać przez lawę? I dlaczego widzę... Wow. Wow, słuchajcie. Tego nikt się nie spodziewał. Jesteśmy w jakiejś maglinie i zobaczcie, w tle unoszą się na zwyczajnym świecie gumby, tak jak tam mieliśmy strapione gumby, czy coś w tym stylu, to one w tym momencie unoszą się wokół nas. A my możemy dodatkowo pływać
w lawie, co w ogóle jest dla mnie... abstrakcją. I dla pewnie wielu z was również jest mega abstrakcją, bo jak można jako Luigi w tym wypadku, jako jeden z braci Mario, pływać w lawie? To przecież żadna z naszych postaci nie powinna w tej lawie pływać. Teraz co, możemy na tym stać? Tak, możemy na tym stać. Pytanie, czy moglibyśmy w tym cudzie pływać? Bo w magmie możemy pływać, więc de facto w tych słupach magmy też powinniśmy mieć możliwość pływania. O nie. Ach, i spadliśmy. Czyli widzicie. Nie wiem, czy w tym moglibyśmy pływać, ale... ach, tutaj coś jest, dobra. De facto, żeby być tutaj w 100% bezpiecznym, moi drodzy, możemy zrobić coś takiego. I dla naszego bezpieczeństwa po prostu przedostać się z wykorzystaniem sufitu do tej kolejnej monety najzwyczajniej w świecie. Śmieszne, naprawdę śmieszne, bo tak de facto nie było to jakoś dziwne, tylko po prostu to było wyzwanie dla nas, jako graczy. Widzę sekret. Wyzwanie dla nas graczy. O nie! Zginęliśmy. Teraz moje pytanie. Tak, cudonasionko nam się zapisało. Jedyne co straciliśmy, to straciliśmy nasz, słuchajcie, tutaj nasz wspaniały power-up, który akurat był bardzo przydatny. No ale mówi się trudno i żyje się dalej. Dobra, nie zdobędziemy tego, trudno się mówi, żyje się dalej. Tu wiemy, że nie musimy nic robić, bo my już cudokwiatka mamy, więc teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie udać się przed siebie. I ewentualnie załatwić wszystkie po tabu. Chwila. No i pięknie. No i bardzo pięknie, bym powiedział. Wydaje ci się, jakby czegoś ci brakowało. No i oczywiście, że nam czegoś brakuje, bo podejrzewam, że tu jest sekret. Tak. Podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie jakiś sekret. Ale bez naszego power-upa to my za bardzo tego sekretu nie zdobędziemy. Ca! Bez naszego wiertłogrzyba to nic tutaj najzwyczajniej w świecie nie zrobimy. I nawet tutaj możliwe, że jest jakiś sekret ukryty. Aj, musimy gdzieś odzyskać nasze wiertło, które jest grzybem. Wiem, gdzie je można odzyskać. Najprostszy sposób, gdzie będziemy mogli je odzyskać. I to też zrobimy. I spróbujemy jeszcze raz przejść ten poziom następnym razem. Po prostu próbując dotrzeć do tego miejsca. Próbując dotrzeć do tego miejsca bez żadnych problemów. O, jestem taki
Wysuszony, dobra. Obserwatorium numer 4. Pominęliśmy obserwatorium numer 3, okej. Okay. I've been keeping a close eye on the magma around here and I've got bad news. It's been rising! Trzymałem oko, czy też obserwowałem bardzo uważnie magmę w pobliżu i mam złe wieści. Ona się podnosi, jej poziom się podnosi. Proszę, proszę odzyskaj nasz pałac, zanim rzeczy jeszcze bardziej się pogorszą, a tutaj masz kolejne cudo nasionko, które powinno ci pomóc. Powierzamy ci je, powiedział gadający kwiatek. No i fajnie, kolejne cudo nasionko. Nice. Naprawdę nice, że mamy je tutaj w tym momencie nie tyle, że znalezione, co po prostu udało nam się coś z nim zrobić. I słuchajcie, pull, turn, burn, czyli pociągnij, przekręć i zapal, to jest poziom, do którego my będziemy musieli, słuchajcie, wrócić, żeby zobaczyć, czy nie ma w nim jakiegoś sekretu. Bo ten gadający kwiatek na końcu był bardzo, ale to bardzo przekonujący. Nie wydaje ci się, jakbyś o czymś zapomniał, jakby czegoś ci brakowało? No tak, powiedziałbym, że nawet bardzo wydaje mi się, że jakby czegoś mi brakowało, aczkolwiek gra twierdzi, że przeszliśmy ten poziom w 100%. Może być jednak tak, poczekajcie, bo tutaj jest taka dość ciekawa sytuacja, bo mamy poziom właśnie Rar in the Ruins i na jego pod... Nie, to nie był Rar in the Ruins, to było Where the Rambas Rule. Zauważcie, że pomimo tego, że ten poziom ma sekretne wyjście, gra pokazuje nam tylko jedne zaliczenie naszej tutaj flagi, że złapaliśmy się szczytu tej flagi. Więc jeżeli pociągnij, przekręć, zapal ma drugie sekretne wyjście, to my się o nim nie dowiemy, bo mamy ten poziom w 100% zaliczony. Chociaż przy Where the Rambas Rule mamy trzy cudo nasionka, więc tutaj co najwyżej znajdziemy jakiś sekret, ale chciałbym go zobaczyć. Nie wiem, czy się opłaci, czy nie, ale chciałbym go po prostu zobaczyć. A może wy napiszecie mi po prostu w komentarzu, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście ten sekret jest warty tutaj zobaczenia, czy może jednak nie. Czy może jednak nie powinienem się nim zajmować, tylko powinniśmy udać się w dalszą podróż i powinniśmy zająć się najzwyczajniej w świecie sprawdzaniem dalszych poziomów, które znajdują się w tym głębokim bagnie magmy. I cóż, zachęcam was tym samym właśnie dzięki temu do tego, abyście pozostawiali po sobie komentarze, bo komentowanie nie gryzie, a ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej odnosząc się bądź odpisując wam po prostu komentarzem na komentarz, na ten, wiecie, na wasz komentarz. Aczkolwiek zdarza mi się również odnieść do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. I pamiętajcie, że możecie tam podrzucać pytania, sugestie, propozycje, no i oczywiście porady. Porady, które nie będą takim trzymaniem za rączkę i mówienie Macintosh, w tym miejscu o czymś zapomniałeś, tylko w tym i w tym poziomie, w okolicach tego i tego miejsca może czekać na ciebie niespodzianka, coś ciekawego. Ja pójdę sobie w tamto miejsce zobaczyć, czy faktycznie coś tam się znajduje, a jak mogliście zresztą zauważyć w poprzednich materiałach z tejże serii, już parę razy podpowiedzieliście mi w ten sposób właśnie, że o czymś zapomniałem i jestem wam cały czas bardzo, ale to bardzo wdzięczny za waszą tutaj udzieloną pomoc. Dzięki temu ta seria po prostu... W jakiś sposób wy macie również wpływ na to, co w tej serii się dzieje. No i jeszcze pozostając przy takich rzeczach, można by było powiedzieć technicznych, to przypominam wam o tym, że możecie również pozostawiać oceny, czy to pozytywne, czy negatywne. I potem, jak już zostawicie tą ocenę, to możecie napisać w komentarzu właśnie, dlaczego ceniliście w taki, a nie inny sposób. I pamiętajcie, że wasza ocena oraz wasz komentarz sprawiają, że te materiały wideo stają się po prostu bardziej widoczne dla, nie tylko dla was tak właściwie, czyli dla osób, które są już subskrybentami tego kanału,
ale również dla osób, które mogą zostać subskrybentami tego kanału. Dlatego zachęcam Was bardzo gorąco do wyrażania swojej opinii, do pozostawiania ocen i pozostawiania również komentarzy. I ja się z Wami w tym momencie będę żegnał. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę w dniu dzisiejszym. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. No i cóż, do zobaczenia wkrótce. Cześć!